trzymam w ręce krzyż z Maluni. Ten krzyż został zniszczony w wyniku wybuchu bomby w jednym z syryjskich kościołów. Rozpoczynamy Wielki Post. Dla nas to 40 dni, ale dla wielu chrześcijan, którzy cierpią dzisiaj prześladowanie, Wielki Post trwa 365 dni. Jak to mocno powiedział ksiądz Douglas Albazi, torturowany przez Al-Kaidę kapłan chaldejski, który był tutaj w Polsce i powiedział do nas, nasz kościół trwa obecnie w Wielkim Piątku. Pomóżcie nam doczekać poranku zmartwychwstania. Zachęcam do wzięcia udziału w rekolekcjach, w których będziemy się wpatrywali w życie i wiarę chrześcijan prześladowanych i w ich kontekście będziemy patrzyli na naszą wiarę tutaj w Europie, w bezpiecznej Polsce.